tym meczu na pewno każdy będzie mógł powiedzieć Polskę górom. Zaczynamy. Mikołaj Elas Argonowski, zawodnik Teamu Liquid, jest jednym z dwóch Polaków w tym pojedynku. Elazer oczywiście zergowy zawodnik, a tutaj mamy Protosa Krystianer, czyli Krystian Szczęsny, zawodnik Teamu Starlight Twinkle. No i takim się trafiło, takim się ułożyło, że właśnie w pierwszym meczu, jaki grają w fazie pucharowej, no cóż, grają na Polaka Rodaka. Propka fajnie, znaczy dronka fajnie tutaj tak się zakręciła, bo Elazer sprawdza, czy będzie blokowana jego druga baza. No i okazuje się, że nie będzie blokowana, więc może ją tutaj spokojnie sobie postawić. Krystianer zagrał normalnie gateway'a i dopiero potem zwiat. Oczywiście Asymilator też po gateway'u się pojawił. Dobra. A tego RTS-a, co robią jakiegoś, to oni należą pod Blizzarda, czy jakieś nowe, niemalże niezależne studio? Pyta się Jiu-Jitsu. O, to jest Tencent tam. Jeżeli o to pytasz. Także dość potężna firma. O kurczę, przewidywanie jeszcze. Ups. Mówiłem, że zrobię, nie zrobiłem. Także ten, chwileczkę, bo to jeszcze ten. A zrobię jeszcze na szybko, bo to jest best of five, także... A właśnie, best of five tutaj musi być napisane, żeby wszystko się zgadzało, więc jeszcze zrobimy na szybko takie dwuminutowe. Go, go, go. No dobra, może... A da się ustawić 3 minuty? No nie da się. Dobra, to dwuminutowe. Elazer, Krystianer. Tylko że jak wy słyszycie to moje słowa, to w zasadzie już jest po przewidywaniu. Bo jest takie szybkie. Dobra, popatrzmy. Jak sytuacja, jak pozycja. Oczywiście statystycznie, historycznie Elazer jest w tym spotkaniu faworytem. Ale wiele osób, patrząc na ostatnią formę Krystianera w turniejach, na jego wyniki i tak dalej, myślę, że go nie skreśla absolutnie, bo naprawdę mocno ostatnio gra Krystianer. Jedna, druga, trzecia, co się dzieje? Elazer. Elazer trochę zaniechał, zaniedbał, mam wrażenie, obronę, bo to dużo. Cztery drony to naprawdę jest spoko wymiana. Już byłem przekonany, że te adeptki dużo szybciej padną, że się nie będą idealnie rozkładać obrażenia na dwie różne, więc no trochę to jest potknięcie. Oracle już leci. No i mamy Robo. Facility. Drony zniszczone. Cztery, tak, cztery gateway'e, tutaj oczywiście Robo Facility. Z tej strony bardzo dobrze ustawione królowe lasera, no ale tak czy tak, do tej pory stracił 6 dronek. No ciekawy pojedynek, nie powiem, że nie. Będzie tutaj jakaś taka też chyba presja i to też taka, bym powiedział, chyba mniej typowa, ale poczekajmy. Zobaczmy. Też w ogóle ciekawe otwarcie zrobił Krystianer, bo tylko jedna Oracle. I właśnie te szybsze gateway'e. Trzeci i czwarty. Twilight Council bardzo późny, no jeszcze było Robo. Wygląda jakby chciał zrobić właśnie jakiś atak z użyciem chyba adeptek, no bo czego innego. Przy okazji jeszcze chce rozwalić Overlorda. No na pewno uda mu się ta sztuka. A co się tutaj stało? Seral
No, oddał swojego slota, Biziomciało poszedł do wojska, dlatego został zastąpiony przez innego zawodnika. No nie mógł wziąć udziału po prostu w tym turnieju. I kruje po poligonach, nawet jakiś tam wywiad już wstępny dał. Mówi, że jest fajnie. Że mu się tam podoba. Także może Seral zmiana branży. Może zaraz będzie pilotem F-35, czy nie wiem, co tam mają finowie w sumie. Pewnie F-milion. Kurczę, to są naprawdę udane adeptki. Jak na to, ile zrobiła, ile powinny teoretycznie zrobić, to ładny wynik. Mam, że jak patrzę na to wszystko wygląda jak taki klasyczny Christianer build. Wiecie, tu Archon Drop, tu jakieś adeptki do tego, ale ogólnie też już robi Immortale, więc bardzo, bardzo znana postawa Christianera. Mocna to rzecz, ale znana. Razer oczywiście spokojnie rozwija się ekonomicznie i nie tylko, robi czwartą bazę. Nie do końca rozumiem te pułapki stawiane dosłownie na oczach Elazera, ale może jest tutaj jakiś sens. Sens na pewno jest taki, żeby zatrzymać czwartą bazę. No i uda mu się to. Oracle od siebie coś dołożyła. W sumie ciekawe, no. A zobaczcie, co robi Mikołaj. Od razu gra Hive'a. No i jak widzę tak wczesnego Hive'a, jak widzę Zerga, który właśnie jest zainteresowany robieniem hydralisków. No to dokładnie, to prawdopodobnie chodzi o lurkery, o czyhacze. Archon zagrany. Wszystko rozwija się prawidłowo w sumie po obu stronach. No ale jednak te początkowe punkty, no z pewnością na konto Christianera, bo czwartą bazę zatrzymał, bo już aż 12 dronek padło. No i znowu tutaj ta baza chyba ma szansę zostać zatrzymana, jak najbardziej. No i to jest świetny rezultat tych presji. To są takie z pozoru detale, ale spore rzeczy. Ciekawe, czy teraz jak Christianer zobaczy, że są właśnie hydralicki, to zamierza coś z tym konkretnego zrobić. Czy na przykład pójdzie w Disruptory, czy może coś innego. A może właśnie po prostu atak i będzie łatwo. O, Forcefieldy złapią. Już myślałem, że złapią, ale jednak nie są w stanie. Trochę za daleko pewnie stał jednostkami Christianer. Jak widzimy, powoli będzie grany Storm. Ona naprawdę należy się naprawdę bać lurkerów z zasięgiem. To są przepotężne rzeczy. Kto wygrywa na ten moment? Na ten moment powiedziałbym, że raczej nikt nie wygrywa jakoś przekonująco. Raczej 50 na 50. Albo wygra jeden, albo wygra drugi. Taka jest ekspertyza. Ale to zaraz będzie być może się zmieniać. Presja Christianera się rozkręca. Zeloty lecą do drugiej bazy. Tutaj jak widać też na godzinie 12 zeloci atakują. I jeszcze tutaj kolejni zeloci. No Christianer musi się szybko... O, wow. Szybko tutaj przygotować na lurkery i czasami najlepszą odpowiedzią na lurkery są oczywiście takie kontrataki zelotowe. No i znowu zatrzymał haczerkę. Elazar natomiast no, z pewnością musi jeszcze więcej uwagi poświęcić obronie przed War Prismem. Może spory, może wieżyczki, może spankrollery też w ogóle w różnych bazach. No tutaj w tej frontowej bardziej na razie inwestuje w defensywę. Taką statyczną. Siedem dronek, jak widzimy, zniszczonych. No i teraz tak, ja bym powiedział, że Laser ma silniejsze wojsko, lepszą kompozycję,
ale tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, czy on będzie w stanie to jakoś wykorzystać, czy zbuduje sobie jakąś przestrzeń, czy wywalczy w sumie przestrzeń na mapie, żeby zaatakować tymi wszystkimi lurkerami. No, strumień tych lurkerów jest gigantyczny, jest przerażający dla Protossa, więc kategorycznie, co ten Storm, kategorycznie Christianer nie może z tym walczyć twarzą w twarz. Natomiast oczywiście powinien kupować czas, nie powinien odpuszczać przestrzeni na mapie. Sami widzicie, że ani myśli Christianer, żeby się wycofać, bo wtedy podejdą pod niego te wszystkie lurkery i będzie pozamiatane. No ale kariery są robione. I co ciekawe, też Nydus będzie, więc no każdy tutaj walczy o czas. Ładny Storm na Hydraliski. Oczywiście Christianer atakuje te lokalizacje, bo powinien. No, o Jezu, ile ma tego laser. I teraz wszystko na kontrę, czy jakoś obrona, czy co to będzie? To chciałby go złapać pewnie, w najlepszym wypadku. Obserwer przeżył, to też istotny elemencik. Tędy na pewno Christianer pójść nie może. No, kranobusty na karierę bym tutaj widział osobiście. Teraz może to rzuci, zobaczymy. O Jezu, Christianer w to wchodzi. Totalny pomysł, zeloty kontratakują. Razer oczywiście rzuca też sam wszystko na kontrę, bo czuje, czuje, że jest ciężko. No i czy kariery to uratują? 3 kariery i 11 hydralisków. Ja bym chyba poświęcił tę bazę, ładował interceptory na karierach, bo one mają tylko połowę w momencie wyprodukowania. Nydus też chyba jest dobrym celem dla tych skromnych zelotów Christianera. Tutaj jeszcze to jest duże przechwycenie. To chyba z 5 lurkerów zostało zniszczonych, więc nieźle sobie radzi Christianer. No i teraz cała nadzieja w tym, że jeszcze może jakiegoś Storma dorzuci na Hydraliski. Tak, jest Storm. O, jak Hydry padną, jak Hydry się przekręcą, to lurkery też. Christianer w zdecydowanie dowodzącej pozycji. Co tu się dzieje? Jeszcze jakieś High Templary próbują przyblokować Revelation. No i wszystko czyści Christianer. Czyściutko. Lepsza ekonomia, lepsza perspektywa, silniejsze wojsko. Wszystko lepsze na ten moment. No i Christianer idzie po ten pierwszy punkt. Jak najbardziej. Ale świetnie prowadził w sumie tę rozgrywkę właśnie. Był bardzo aktywny na mapie. To taka książkowa gra, szczerze mówiąc, jakby miał wskazywać, jak kontrować lurkery. No to właśnie tak, bo czasami były takie pytania. No i mówię o kontrach zelotów, o byciu aktywnym na mapie i najlepiej jeszcze przejściu w kariery, no po prostu coś pięknego. Okry sen Protossa tu się ziścił. Natomiast laser, no, na pewno będzie się musiał jeszcze jakoś na kolejnych mapach zregenerować. 1-0. GG. I zaczynamy już mapę numer 2. W dolnym lewym rogu Christianer. I w górnym prawym rogu Elazer. Po raz kolejny, co ciekawe, Christianer nie wysyła swojej proby, aby blokować tę już za chwilę powstającą bazę Elazera. Tak samo. Prawdziwy doktor Snokster, mówisz? Nie słyszałem o nim jeszcze nigdy, ale... Tutaj będzie ciężko o nim pogadać. Dobra. Christianer przyjeżdża probo. Zobaczy oczywiście, że Hatcherka jest tu, gdzie jest. No proszę, czyli Elazer nie preferuje zająć tej bazy z bogatym gazem, jeżeli nie musi. Jeżeli Christianer by go blokował, to pewnie tam by właśnie zagrał Hatcherkę, tak jak wielu zergów to dzisiaj robiło, chociażby Reynor w meczu z Maną. Dobrze. No zupełnie zwyczajny początek tej mapy. Witamy Kudib, witamy Bialas. Oczywiście teraz Lazar specjalnie wyciąga drony z ekstraktora, żeby zbierać trochę więcej minerałów. Zebrał tylko 100 gazu, żeby robić metabolic boost, tak dla bezpieczeństwa, na potencjalne adeptki. No i zobaczcie, że jest faktycznie tutaj ta trzecia baza. Szanuję tę blokadę.
Razer wie, że nie uda mu się tutaj postawić haczerki, ponieważ już adeptka leci. Widzieliśmy to swoją drogą u klasika. Takie blokowanie trzeciej bazy. Co prawda to było na mapie Ghost River, ale no, Razer po prostu z racji, że okej, tutaj mnie przyblokował, to sobie zrobię zwykłą bazę i też jest okej. Też będzie w miarę w stanie grać to, co chce. Robo Facility zagrane, dobra. Nie chcę nic mówić, ale to wygląda tak trochę jeden do jednego, jak taktyka z poprzedniej mapy. Oczywiście różnica jest taka, że na poprzedniej mapie weszły dwie adeptki, zniszczyły cztery drony. W jej wleciała pierwsza właśnie Oracle, w sumie to jedyna. I była w stanie dwie dronki wyłapać, co łącznie już wtedy dawało sześć dronek. A tutaj, akurat w przypadku tej mapy, no nie istnieje, nie ma takich obrażeń ekonomicznych laser, więc tym lepiej dla niego. Jak widzimy, kolejne gateway się tworzą. O, Christianer. Gra Christianer builda pewnie. Tak zakładam, że może być tak, że zagra na każdej mapie właśnie w ten sposób. A tutaj oczywiście Oracle widać została ocalona. To było lekko tak blisko. Z tego co pamiętamy, gdy Christianer spotkał się z Lambo w fazie grupowej, no to właśnie grając tak w miarę standardowo był w stanie zwyciężyć. Christianer wygrał z Lambo 2-1 w tym turnieju i jedyna mapa, jaką wygrał Niemiec, to wygrał takim maslingiem na chyba 16 albo 18 dronach. A takie dłuższe gry już należały do Christianera i na pewno nie powinien się lękać takich scenariuszy. Laser już robi zarówno Roach Warren, jak i Killer. Bardzo dobra ekonomia Lasera. No i rozlewa biomasę. A tutaj już znany ruch Christianera, stary numer z Archondropem. Mamy też Forge'a. Dobra, to jest oczywiście Archondrop, który już zmierza do trzeciej bazy Mikołaja. A w końcu leci, w końcu... No, to trochę nawet ryzykowne, ale z drugiej strony... Może nie aż tak bardzo, bardzo ryzykowne. Teraz pewnie wiedział, że może pozwolić sobie na złapanie jednej królowej. Jedna drona i zobaczcie, że jeszcze poluje. No tak się zakręcił, ale słusznie się zakręcił Christianer, bo nawet sama obecność Archonów w tym miejscu już powoduje, że drony nie mogły tak szybko wrócić do pracy. I zobaczcie, jak długo zajmuje, zanim one wznowią wydobycie. No i to zawsze są jakieś straty na Zerga. Trzecia baza Christianera jest saturowana. Tutaj, jak widać, Stacy Sword postawiony. Zaraz aktywuje to Zergling, no bo widział laser, co się dzieje. Ciężko mi uwierzyć, że mamy 6 minutę, 20 sekundę. Laser jeszcze nie jest w drodze stawiania swojej czwartej bazy, co nie? Tak jak na niego, to bardzo wolno. On zawsze lubił szybko stawiać czwartą, ale widocznie Christianer trochę go blokuje. Trochę go ograniczam.
spokojny rozwój. Jak widać, w końcu Elazar zrobi te 4 bazy, ale naprawdę późno wykorzysta swoją ekonomię. Tutaj jest z kolei bardzo dobre zablokowanie bazy Protossa. Krystianer też... A nie, dobra, to jest Changeling Mikołaja. To jest cywilowca Elazara. Myślę, że tam będzie zaraz swoją bazę budować też właśnie Krystianer. No to parę rocze złapanych, ale one nie są takie znowu bardzo, bardzo cenne i drogie na tym etapie gry. Zeloty, no, w sumie tak biegną, jakby chciały zrobić kontratak, ale Krystianer chyba nawet nie wiedział, że tu jest baza. Ale tutaj jest chyba największy, najistotniejszy kontratak, jak późno zobaczy tych zelotów Elazar. Jak wolno. To jest katastrofa w sumie, na swój sposób. No i teraz jeszcze będzie podejście od tej bazy frontalnej. No mega dobry, mocny push, aż się dziwię nawet, jak daleko można się nim posunąć. Guardian Shield odpalony, Force Fieldy, no i teraz zobaczcie, że haczerka, no, musi zostać zniszczona. Na razie doskonałe te pusze i to pomimo tego, że to w sumie Elazar ma większe liczby. Krystianer atakuje jeszcze, nawet coś tam zwycięża. No ale zaraz będzie akcja odwetowa. Jak się zastanawiam, czy jest szybkość do hydralisków? Otóż nie, więc no nie ma jak zrobić odwetu. Znowu Elazar próbuje robić zasięg do lurkerów. Tutaj oczywiście jest już kolejna baza w drodze. I znowu Krystianer idzie w starą. Mam wrażenie, jakbyśmy dosłownie robili taki replay poprzedniej mapy. Oczywiście trochę inny scenariusz, ale jednak bardzo zbliżony w wielu elementach. Elazar nie chce rezygnować z czyhaczy. To jest niezły pomysł, żeby roczami oczywiście znowu może spróbować zatrzymać bazę rywala, ale dokładnie to samo robi Krystianer w tej lokalizacji. Mortale mają sensowny zasięg, zaraz, no może nie tak, od razu zaraz, ale za jakieś 20 sekund będzie storm dostępny, więc może jeszcze z tymi hydraliskami podebatuje i znowu zatrzymał tę bazę. Elazar jest w 10 minucie tylko na 3 bazach, Krystianer aktualnie na 4. No i chciałby jeszcze tutaj trochę podtrzymać w sumie te lokalizacje. Możliwe, że będzie musiał wysłać trochę więcej wojska. Oj, teraz te kilka sekund, kiedy jeszcze nie ma Storma. Dobre reakcje, zamienienie High Templarów w Archona, ale jeszcze lepsza Elazara, żeby oczywiście wejść i wykorzystać tę słabość Protossa. No już myślałem, że będzie recall, ale chyba nie będzie potrzebny. Chociaż w sumie ciężko powiedzieć, a jednak. Tutaj go złapię. No za moment będzie dla mnie najciekawsze, jak z tymi lurkerami teraz spróbuje to rozegrać Krystianer. Czy kontra, czy nie kontra. Elazar znowu przechodzi, bo chyba nie ma innego wyjścia, do takiego właśnie trochę pasywnego stylu gry. Pytanie, czy to czas znowu na Skytosa, może jeszcze jakiś push nawet zdąży zrobić. Dużo sztormów, ale wchodzenie pod taką rampę byłoby zbyt ryzykowne. Ach, a to już lurkery robią ładną robotę. Oracle leci dać revelation, tak jest, jest odkrycie, chociaż jednego lurkera nie była w stanie sięgnąć. Jedno, no, sztormy. O, jakie ładne okrążenie robi Elazar, chyba będzie zacne przechwycenie. Ostrożnie przekopuje swoje lurkery tak, aby atakowały, ale same też nie były atakowane. Sztormowanko, w sumie kosztowne to też było dla Mikołaja. A pamiętajmy, że nie ma takiej przepotężnej ekonomii, ale zaraz będzie mieć. Jeżeli dobrze poustawia drony, może dorobi też nawet kilka sztuk, to już się to zdecydowanie poprawi. Co jest ważne, to Krystianer na tej mapie nie ma takiej absolutnej inicjatywy. Swoją drogą, czy ma no nie ma Warp Prisma, a powinien prawą stroną według mnie tutaj wrzucić właśnie jakiegoś Prisma z zelotami, coś takiego. Może ciężko o wszystkim tak tutaj znowu pomyśleć. Idzie na pewno w kierunku karierów. Liczba lurkerów, no już jest trochę problematyczna, jest 11. Ale nie wszystkie są w tej samej lokalizacji, więc może, teoretycznie może zaatakować. Pytanie, czy chce. W razie obrywa odczyhaczy. Jest kontra. Co jest w ogóle otwarte przejście? Znaczy jednak... Jednak zeloci się pojawili. O, niezły revelation, ale jednak Oracle pada, więc część lurkerów z tyłu nie zostaje wykryta. Elazar chciałby chyba też obserwery zniszczyć. Ma hydraliski, ma overseera. No teraz już nie da się wykryć obserwerów, które przecież są niewidzialne. Niezły ruch, ale tutaj, jak widać, Elazar ciśnie. Tego zamęczyć co nieco. Przyzwoite kolejne stormy. Zaopatrzenie
Tutaj jeszcze proby chyba, ale nie wszystkie będą padać. To opatrzenie sugeruje, że laser ma się całkiem dobrze. A, tu jest kanon. No, ten kanon trochę pomoże, ale chyba potrzebuje też takiego wsparcia. Tutaj też mamy kilku zelotów. No dokładnie, jakoś się to wszystko wybroniło. Ciekawe, że Tempesta zagrał Christianer. Większość graczy by się spodziewała karierów, no i właśnie idzie w ich kierunku. Co ciekawe, nie ma... nie odbudował Cybercora Christianer, bo tutaj on został zniszczony w tej barykadzie. O, teraz będzie budować z powrotem tę strukturę, więc nie może zacząć plus jeden do powietrznika. To jest spora sprawa. Wydaje mi się, że Hydraliski mogą teoretycznie z tym wszystkim powalczyć. Laser też niestety albo stety się nie skupiał na robieniu za bardzo ulepszeń. To może być jedna z jego zgub. Bardzo dobry atak tutaj, no to świetnie jest wyczute z tym atakiem na dole. Chociaż jeżeli straci te Hydraliski, laser to są kosztowne rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Powinien to przypilnować Christianer, bo to, że te bazę straci, to jest pewne. W sumie próbami można by się ewakuować. Jak najbardziej. O, jeszcze ładny snipe na Immortala. Archona też można tu rozwalić. Laser chciałby podejść pod kolejną bazę. To jest bardzo trudne. Dobra, Hydry na dole wyczyszczone. Oczywiście niemałym kosztem. Jeszcze recall probek. Trochę później, trochę dziwne. Można było nimi tak zwyczajnie się wycofać wcześniej. O, tutaj mocno te salwy lurkerów działają. Stosunkowo późna jest kolejna baza Christianera, nie? Bo tak wydawało mi się, że skoro tutaj ją miał czwartą, to powinien dość szybko też tutaj piątą pewnie założyć. No i teraz przez to ekonomicznie cierpi, że nie ma takiej zapasowej. Jak widzimy, kariery grane i kumulowane przez Christianera. Ile ich już ma? Czwóreczka. Nadchodzi taki moment w grze Zerga, że tak, no niekoniecznie Hydraliski mogą z karierami wygrać. Zwłaszcza jak jakieś jeszcze dobre stormy Proto zagra i dobrze zacznie batalię i w ogóle. Spany laser jeszcze tutaj wrzuca mu czyhacze na tyły. To jest bardzo mądry ruch. Ale być może Christianer spróbuje zrobić jakiś ruch kończący to spotkanie. 10 immortali, potężna liczba. No może nie, może jednak recall. No bardzo dużą część wydobycia traci w tym momencie Protoss. Ładny styl lurkerowy. Azar już myśli, jak tutaj skontrować jednostki powietrzne swojego przeciwnika. 14 probek. Przy okazji był w stanie zabrać. Nie bardzo przytomne schowanie lurkerów do sieci Nidusowej. No i tutaj znowu brawo Elazer, bo był w stanie zatrzymać kolejną bazę wydobywczą. Ale pytanie, czy będzie w stanie zatrzymać to. 7 koruptorów jest budowanych. To za mało, żeby taką flotę Protossa zatrzymać. Plus 1 będzie też do ataku. Zauważmy, że Zerg nie ma żadnych ulepszeń do pancerza na czymkolwiek. Także te plus 1 sporo dam. No i według mnie Christianer może to jeszcze wygrać. Na pewno. Na pewno może. Jaka barykada, ile sporów robi Elazer. Trochę panika gaming. Popatrzmy, kto zwycięży. 27 Hydralisków. Duże liczby, ale żadnego Vipera. Trochę koruptorów, bo 10 sztuk będzie za jakiś czas. Najpierw 7. Kolejne 3 niebawem dolecą. I czy chce już teraz atakować Christianer? Czy rzucamy wszystko na jedną kartę? Chyba jednak nie. A jeżeli chce się odrodzić, odbudować, no to daleka droga go czeka. Recall, ale to był mądry recall, bo to jest recall, który nie przywołał wszystkich jednostek, tylko części. Teraz próbuje złapać Hydraliski. Ja myślę, że lepiej mu pójdzie to łapanie. Trochę więcej tego zniszcza, może nawet wszystko. Są oczywiście podchody do bazy przeciwnika.
No i wchodzimy. Postanowił Christianer czy nie? A jednak pozwala za kolejkową, to chyba nie chce atakować teraz, chyba że rywal go jakoś sprowokuje. Jeżeli zauważy jakąś lukę w obronie, to, z dużym prawdopodobieństwem wykorzysta to. Hydralisków, nawet bym powiedział, że genialna. O, tu jeszcze jest wlot koruptorów. To już trochę kosztowne było dla obu stron. O, tu się Christianer być może znowu pomylić. Tak jest, no Archony muszą pomagać. Kolejny karier pęka. I jeszcze lurkery tutaj zaczekaczowały Nexus. Tak. No teraz te wszystkie wymiany z pewnością lepsze dla zawodnika Team Liquid. Trochę potraci, ale jak najbardziej stać go na odbudowę. W tym momencie Christianer jest, no właśnie, na jednej bazie, tak jakby. I po prostu się poddaje, no bo już nie widzi za bardzo sensu kontynuacji tej mapy. Ładnie, bardzo ładnie powynajdywał, no, sposobności do zadania obrażeń samemu, nie tracąc za wiele laser. Fajnie to wykonał. GG. 1-1. No i zaczęli już oczywiście mapę. Numer 3. W dolnym prawym rogu Elazer, w górnym lewym Christianer, side delta. Mapa sporawa i niezbyt łaskawa, jeżeli ktoś ma słabą obronę. No też tutaj myślę, że jak najbardziej się Elazer może skusić na te lurkery. Chyba to jest jego plan na ten pojedynek. Dużo lurkerów. Ekspansja oczywiście się buduje. Tutaj Christianer po raz kolejny, już po raz trzeci w tym meczu przesuwa probę taką późną po gateway'u. Nie chce ani razu blokować ekspansji lasera, co jest trochę zastanawiające. To zazwyczaj trochę pomaga, ale może taki build order dziwny. Niektórzy to by w ogóle zwiadu nie wysyłali w takiej sytuacji, trochę jak Harstem na zachłannie. Praktycznie bez zwiadu, albo taki zwiad bardzo późny. Jak widzimy, już na patrolu proba. Można było trochę dłużej poprzeszkadzać w wydobyciu w tym miejscu. Ale się do tego jakoś nie rwał Christianer. To tak dużo nie zmieniam. W zasadzie prawie nic. Dobra, zobaczmy timing na Stargate'cie, plus jeszcze oczywiście zobaczymy probę wyganianą przez Zerglingi. No jakoś 2.17 poleciał Stargate, czyli wszystko jest na swoim miejscu, jeszcze po adeptce. No jest dobrze. Build order na razie składa się w całość. Czy były grane roacze na 54 dronach? Nic takiego nie widziałem. No, duża szansa, że na którejś mapie laser się aktywuje i spróbuje szybko zakończyć mapę. Czy to dzisiaj ostatni mecz? No, z udziałem polskiego zawodnika tak, ale potem jeszcze będzie na sam koniec Skillos kontra MaxPax dla koneserów PvP i nie tylko. Także to jest przedostatni meczyk. Kurczę, już 3 godziny za nami dzisiejszej transmisji, szybko poszło. Jak widzimy, adeptki wysyłają swój cień. No i to by było trochę w stylu Christianera się przeteleportować, ale odpuszczam. Nie ryzykuję przesadnie, tak jak
No na razie zrobił to tylko na pierwszej mapie. Na Oracle. Oracle oczywiście i w ogóle żadne jednostki do tej pory nie zrobiły sobie żadnej krzywdy. A zaraz będzie saturować trzecią bazę. Ej, tutaj kurczę jest potencjał, no. A nie, gdzie tam? Druga królowa idealnie wyskoczyła, żeby ten potencjał wyhamować. Twilight oraz Forge po asymilatorach w drugiej bazie, więc zapewne Blink planuje zrobić. Ale jest to niewątpliwie już w końcu inne otwarcie Christianera. Zapatrzono tego spora między drugą a trzecią bazą. Jak widzimy, Christianer... Och, tu bez spora gaming jest. Oj. No dobra, poprawił się względem poprzedniej mapy. Christianer laser z kolei osłabił. Zlekceważył może trochę Oracle. Ale to jest inne otwarcie, nie? No bo tak jak właśnie mówię, to jest coś innego. I... No i teraz to dwie Oracle, wtedy była tylko jedna, więc na poprzednich mapach w sumie otwarcie lasera było mega dobre pod kątem przygotowania przeciwpowietrznego. Zaczyna się absolutny horror ekonomii i dronek lasera. Ile tego tutaj jeszcze padnie? Mogła tam paść jeszcze jedna w naturalu drona. O! Jest! Jeden laser! 21, 22 i 3. O! I to jest dużo. To jest bardzo dużo. Nie bez powodu jest jednostka miary jeden laser. Nie. O, wow! I nie stracił żadnej Oracle. No! Dobrze, to już było dla ekonomii Elazera. 27 dronek zniszczonych. Oczywiście on bardzo szybko je odbudowuje, no bo inaczej by nie był sobą. Ale jednak to strata, to strata. Takiego początku na pewno chciał bardzo Christianer. Czwarta baza lasera postawiona, zaraz może będzie saturować. No ciekawi mnie, czy Mikołaj znowu postawi na te lurki. No, Roachy to będą to na pewno. No, zwróćcie uwagę, że właśnie tym razem nie mamy tak szybkiego, tak wczesnego Archondropa, ale może i tak nim wyleci Christianer na mapę. Bardzo lubi to grać. Paczerka w górnym prawym rogu postawiona. Timing push, ale jak najbardziej uzasadniony, patrząc na to, jak owocne były te wszystkie polowania Oracle. I mam wrażenie, że no kompletnie nie ma jednostek laser przez to, przez te straty. Aczkolwiek historia zna takie przypadki, gdzie z tego scenariusza Zerg jeszcze był w stanie się obronić. Po prostu trzeba zrobić drukarkę, Roachy i do przodu. Ale naprawdę dobrze się usadowił Christianer. Tutaj przed chwilą też były poprawne Forcefieldy. Jeszcze tutaj są zeloci, nie zwróciłem uwagi przed chwilą. Ale już wszystko widać, także no mega mocne wejście. Ono na bank zrobi sporo obrażenia, ono musi jeszcze się dołożyć do straconych dronek, więc mam wrażenie, że ta trzecia mapa, szczerze mówiąc, trochę oddana przez Elazera, trochę za duże podstawowe błędy w początkowym etapie rozrostu. Tutaj jeszcze korosywy trafiają w jednostki samego Elazera, żonglerka i mortalami. No i GG, to była mapa, którą w sumie to chyba te Oracle wygrałem. El Clasico.
GG. 2 do 1. I zaczynamy oczywiście... Ojojoj, to będzie... To jest potencjalnie bardzo już ciekawa mapa, bo już widzimy, co się dzieje tutaj, nie? No wiadomo, Krystianer czerwony, laser niebieski. Laser zajmuje bardzo szybko złotą bazę. Krystianer teraz ma... Może mały dylemat, czy zrobić kanon rusha, czy nie zrobić. Ciekawe, czy Krystianer chciał zablokować właśnie swoją probą możliwość postawienia tutaj tej bazy. Może tak było, ale się nie udało. W każdym razie zobaczył, co się tutaj dzieje. Może właśnie chciał do tego nie dopuścić. A dopuścił. Sześć dronek wysyła do swojej drugiej bazy laser. No, pamiętam, że Raynor dokładnie tak samo przykładowo robił 6 dronek, no bo 6 złotych złóż tutaj jest, trzeba, znaczy trzeba, no można je też nawet tak porozstawiać, żeby każda drona do swojego złoża jechała i no już widzę, że ta plika dokładnie laser rozdziela na złoża prawidłowo. Widzi to wszystko Krystianer. Ciekawe, jaki będzie jego pomysł na kontrę, czy będzie tak trochę a la Classic, jakimiś adeptkami może szybkimi kombinować, czy jednak El Clasico i Krystianer builda będzie robić swojego. O tego się chyba większość osób spodziewa. Adeptka oczywiście już leci. No, na razie w pojedynkę nie będzie wbiegać w ekonomię. Laser oczywiście stawia kolejną bazę. No i teraz już wznowił wydobycie gazu. A nie, chwila, przecież on przez to otwarcie to dopiero teraz zaczął wydobycie gazu. No tak, no tak. To będzie ciekawe, no. Ciekawa mapka, taka trochę inna. Jeszcze z tym złotem potencjalnie łatwo o błąd. No i pytanie, czy wskoczy? Wskocz! Ryzykuje sporo Krystianer. Ej, ale 4 drony i tak wyłapał. To w sumie spoko. To nie jest zła wymiana. Aż jestem nawet zdziwiony, jak dużo ich padło. On chyba tutaj wykombinował, że jak wskoczy tak jak wskoczył, to właśnie zerglingi nie będą go w stanie tak łatwo otoczyć. Bo był trochę między dronami, między queenami, między jakimś tam budynkiem. Odrobinę. No, zaczyna się jak ta jedna mapa, nie? 6 dronek za... Łącznie 2 adeptki. Była chyba ta pierwsza. Zagrany. Tutaj widzimy dwa kolejne gateway'e. Widzę, że wracamy do standardów. A jednej Oracle Archon Drop. W arsenale Krystianera taktyka starsza od węgla. No i laser. Co zrobi laser? Wydaje mi się, że już powoli zaczyna się jego pochód przez mapę, jego all-in. Zauważmy, że Mikołaj nie robi Lera. Technologia jest dokładnie ta sama. Jedyne co musi robić Krystianer, to się obronić, no naprawdę. To się wydaje proste, ale takie proste to oczywiście nie jest. Ale mega mnie interesuje. Ej, w sumie kurczę, czy to co robi Krystianer nie jest bardzo dobrą kontrą? No bo tak, teraz Mikołaj pewnie pójdzie na atak. No tam wiadomo, królowe, Lingi, Roach, Ravagery jakieś też będą. Ale w tym samym czasie wleci do jego bazy ten Archon Drop.
No i nawet jeżeli Elazar rozwali tę bazę, no to przecież Archondrop, no. Archondrop działa. To jest mocna rzecz, to jest kontra. No, chyba się wszystko jak zwykle do mikro sprowadzi. Krystianer po prostu wchodzi do przeciwnika. I już 8 dron padło. Ach, bo tu jeszcze adeptki wskoczyły. O, można było więcej dronek rozwalić. Znaczy, no jedną więcej. Czyli 10. Był recall tego War Prisma. Padła jedna proba, 4 adeptki za 16 dron. No i trochę lingów, ale... No, to jeszcze nie jest koniec, na pewno. Zaczyna się pokut Elazara. Zobaczymy, czy zwycięski. Liczby są oczywiście, jak widać, no korzystne dla Elazara. Ma sporą masę. Pytanie, czy coś zamrozi ta pułapka i czy będzie to dużo jednostek. Wejście do Naturala nie jest możliwe, ale atakuje Cybercora. Tam jest też Immortal. Oracle nie ma energii, żeby pomóc w obronie. O, a tu jaka ciekawa sprawa jeszcze z tą super baterią. Robi kolejne bateryjki Krystianer. On powinien wiedzieć, że Elazar się już raczej nie cofnie. To jest atak, który musi się udać. Wygrać musi, bo się udusi. Inaczej będzie za bardzo w plecy ekonomicznie zawodnik Teamu Liquid. Elazar wchodzi, bardzo dobre korosiwy na pylona, na pylona! Oj, ta dezaktywacja! I teraz pytanie, czy Warprism aktywować? No chyba nie, skoro jest tyle Ravagerów. Musi się moim zdaniem Krystianer wycofać z tego miejsca. Chyba, że wszystko wymanewruje, chyba, że zrobi z powrotem te pylony, ale już widać, że Elazar pracuje nad tym, żeby te pylony absolutnie ponownie nie powstały. I GG! I to jest mapa Elazara. 2 do 2. Będzie piąta. Zaczynamy oczywiście kolejną mapę. Piękna sprawa, bo Polacy mają właśnie 2 do 2, no i teraz będzie ta najważniejsza, piąta. Dodatkowe emocje dla Elazara i Krystianera. Mapa Ghost River. O, i zobaczcie, od czego teraz zacznie Krystianer. Nie robił tego na poprzednich mapach, a zrobi to teraz, na mapie, na której wydaje mi się, że to jest mega mocne posunięcie, czyli przyblokuje ekspansję Elazarowi i wymusi, żeby była ona postawiona dalej, chyba że Elazar zrobi coś, żeby i tak tutaj te hacze postawić, co jest trudne, bardzo trudne. O, ekstraktor, okej, okay, takie otwarcie. Ekstraktor, spawning pool zamiast ekspansji. Taka kolejność, niebanalna. Kto wygra, pyta się Magemo. No na pewno Polak. Nasi. Na pewno wygra albo zawodnik Team Liquid, albo Twilight Starlight Twinkle. Elazar postawił oczywiście haczerkę nieco dalej, ale no już dla niektórych pewnie zastanawiające będzie to, że jest otwarcie ekstraktor spawning pool. Ciekawe, ciekawe. Proba sobie jeździ. Na minimapie widać doskonale, gdzie już dolatuje Overlord Elazara. Oczywiście Mikołaj nie widzi niczego nietypowego, więc robi swoje. Ciekawe rzeczy się mogą tutaj na pewno jeszcze wydarzyć. Dwa zerglingi... No. Dwa zerglingi lecą na mapę. Adeptka. W sumie szybkie są te lingi, no. Naprawdę szybkie. Zobaczcie w ogóle, co robi tutaj Krystianer, jak sprawdza, czy nie ma jakiegoś szybkiego, wczesnego Roach Warren. Ej, ale w sumie dalej gaz jest zbierany, nie? To też... tego bym się nie spodziewał na miejscu Krystianera. Ale kurczę, przecież on widział, nie? Że spawnik pól się porusza, czyli musi być robiony metabolic boost i widział, że dalej drony zbierają gaz. A więc, no na coś ten gaz Elazar zbiera. Czy na Roach Pusha, czy na Ler szybki, no. To wszystko jest jakąś poszlaką dla Krystianera, tylko on... Pytanie, czy widział, ale czy jakoś sobie uświadomił, co widzi. Czy zauważył i czy sobie uświadomił, nie? Jakie są możliwości po tym otwarciu. To jest mega ciekawe teraz. Oczywiście potencjał na sieć nedusową jest przeogromny. Elazar wszystko stawia na ten atak, który za chwilę będzie się formować. No, bardzo ciekawe. Absolutnie nie może wychodzić na mapę w tym momencie Krystianer. A mnie najbardziej ciekawi, czy to będzie ten pylon, czy nie będzie tego pylona.
O, fatalny błąd potencjalnie, czy będzie recall? Uff. To jest błąd, takie wychodzenie. To jest duży błąd. W pełni zabarykadowany Christianer. Dalej sieć Nydusowa. Oracle musi bronić tej barykady. Elazar o tym wie, więc oczywiście w momencie aktywacji jednostki Protossa już ucieka z Erlingami, a tymczasem sieć jeszcze nie powstaje, ale zaraz będzie, bo już widać na pasku produkcji, że jest prawie ukończona. To wyjście adeptkami mogło kosztować Christianera wszystko. I już się zaczyna. O, on nie wie. On nadal nie wie. Widział, ale jakoś nie wydedukował, co to może być. Także Elazar postawił dosłownie wszystko na jedną kartę. I ta karta, no to jest pewniaczek. Zaskakujący. Jaki hobby w tłusty czwartek Elazar. Pięknie się pojawił. Lubi takie dynamiczne, agresywne taktyki. Proszę, jak to zaprocentuje teraz. Chociaż jeszcze zawalczy Christianer na pewno. Może, no w sumie może robić Immortala nawet. Znaczy, gdyby miał minerały, gdyby miał zaopatrzenie, to by pewnie robił. Nie, to już są, to tutaj już nie ma w zasadzie co walczyć. To są same proby. I Miazgunia. GG Gratz pogratulował jeszcze. I to Elazar wygrywa 3-2. Więc trzeba przyznać, że niezły... Niezły patent, niezły sposób. No i faktycznie, no, trzeba mieć albo dużo pewności siebie, albo ten luz, że mając 2-2 w pojedynku robi się takiego olina, bo to musiało się udać, inaczej by przegrał. O, raczej na bank. Także troszeczkę szaleństwa, ale bardzo, bardzo niegłupi pomysł, bo ja bym się na pewno tego, że tak po Elazarze nie spodziewał. Ale ciekawe, że widział w sumie zwiadowca Christianera bardzo wiele. Ale nie zareagował, nie pomyślał, że to może być to konkretne zagranie. Nawet po ruchach Overlordów coś tam może można było wydedukować. Tak się wydawało. GG! 3-2, także Elazar awansuje do kolejnej rundy, no i zmierzy się, zobaczymy z kim, albo ze Skillosem, albo z Max Paxem.